Witam serdecznie, Odyn z tej strony, godzina 8.15, trzeba się zbierać, bo na 10.00 jest prom! Tak to wygląda z rana, uwaga wiatr, i zbiegamy do auta. 24 minuty. Na promidło, a tutaj trzeba jeszcze Magic zapalił, jedziemy. Naprawdę fajne miejsce na noc. O, jeszcze jest śmietnik, to skorzystam z śmietnika. Operacja Dynamo w Dunkierce. Jakieś izba pamięci chyba. Jak się zastanawiałem się jakiś czas temu, czemu wczoraj było 49 minut do miejsca, a dzisiaj jest 23. Z prostej przyczyny, bo tu są kładki wznoszone i które opadają. I mam nadzieję, że jak będę za chwilę przejeżdżał przez kładkę, która wczoraj była zamknięta podczas tego, jak GPS mierzył, to że dzisiaj będzie otwarta, bo się cholera spóźnię tam. Dokładnie o tą kładkę chodzi. I całe szczęście otwarta. Jedna, jedyna mała kładeczka. Przeogromny jest ten port. Ja jadę na strefę 5625, a tu jest strefa 2100 i będę jechał tam 15 minut na tą strefę, gdzie jest dopiero, wiecie, ta przeprawa promowa, a tu wszędzie jest coś takiego bardziej przemysłowego. Dobra, widzimy się jak będę na parkingu, bo się teraz muszę skupić. 5625 port. Na godzinę przed czasem idealnie się udało, 19 linia, zaczęło padać, jak nie wiem, żadnych tam, wiecie, jakby to powiedzieć, haltów. O, w Polsce widzę, że już śniegi. No tutaj deszcze, także... Wszyscy już silniki zapalili dookoła? No i chyba zaraz będziemy wjeżdżać i akurat 2 godzinki płynąć, ja się wyśpię, bo kurde, poszedłem spać chyba o 3:00. I jedziemy na górę. Hopla! Oj, widzimy się u góry. Już na pokładzie. No i co? Idziemy spać. Widzimy się za... Pewnie jak będziemy wypływać i za 2 godziny. Jak będziemy się ewakuować na Anglii. Bardzo mało aut. Panie, otwórz się. Welcome to UK. Keep the left side. Keep the left side. Okay, I will. Jadę się spotkać z Karolem i pogrzeszyć. Pogrzeszyć. English breakfast albo omelette di fromage czy coś takiego. Do naszej miejscówki i potem sobie musimy trochę pogadać, chociaż zanim sobie będziemy trochę gadać, to pewnie się jeszcze coś wydarzy, bo jest szansa na to, że ten dziad nie będzie mnie kosztował 600 zł za dniówkę, albo gorzej, będzie mnie kosztował 600 zł za dniówkę, mimo tego, że będę stał. Słuchajcie, nawet o tym nie wiedziałem, ale jak mi tego brakowało, puściłem przed chwilą panią, bo ja bardzo dużo ogólnie puszczam aut przed siebie, bo mi się nigdzie zawsze nie śpieszy. I tak mi pani pięknie podziękowała, że aż mi się morda uśmiechnęła. Ha! Nie mówię, że Polacy nie dziękują, ale zdecydowanie tutaj jakoś tak już mi się tak ciepło zrobiło, że nie wiem, nie? Na serduszku. Jezdi Karol Mercy Camper Van i jedziemy teraz na coś bardzo dobrego. Jak się gołębie cieszą. Kurde, tu ludzie bez mam włączone światło, bez świateł jeżdżą. Słuchajcie, sama surówka, cytryna, same zdrowe rzeczy. Tak grzeszyć to nie wypada. Patrzcie, kogo my tu mamy. Nie chodzi mi o prysidło. Cześć, Karol. Siema, Adaś. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Zobaczcie, jak dba. Zobaczcie, jak dba. Chyba będzie sprzedawany.
Zresztą jeszcze nie mam pomysłu. Znaczy już coś się tam kotuje w głowie, ale zobaczmy, czy on w ogóle, wiecie, bo zawsze te pająki tutaj, kurde, w tej Anglii koło tych, to są ulubione miejscówki pająków w Anglii. Każdy tak ma, rano się obudzi i jest. Patrz, jak się cieszy. Dobra, zamknij się. Jakąś fibulę tutaj mam. Co to to, kurde, fantystamizy? Tu się by dawało ten, ten. Także priusidło w dalszym ciągu działa. Jest wszystko z nim git. Tylko trzeba coś z tą baterią zrobić, bo jest problem z baterią. Będziemy mechanika tam. Będę mechanika ogarniał jakiegoś. Się zobaczy później, kiedy indziej. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze raz odpali. Zgaszony. I pięknie odpalił. Patrzcie na tego kabana. Kiedy ty nim wyruszasz gdzieś? Przyszły weekend. A tak to nie ma czasu, cholera, no. Nie ma. Taki wielki, z Euro 6. Prysznice, wszystko. Wjeżdż do Londynu. I stoi. Wjeżdż do Londynu, jadę. Słuchajcie, Karol tutaj zajmuje się grubymi rzeczami, przeróżnymi rzeczami. Jedną z tych rzeczy jest ogarnianie, jak ty to, kampów. Domków holenderskich, takich osiedli z domków holenderskich. I teraz tak, to jest w najlepszym stanie. No jedna z lepszych. Jedna z lepszych i 30-35 tysięcy złotych kosztuje. I transport takiej do Polski 12-13 tysięcy złotych, coś koło tego. I to jest, ile to ma lat, nie wiesz? To jest 2006. 2006 rok. W wieku Priusa. W wieku Priusa. Najpierw zaczniemy odtąd. Bo tak, jest ubikacja, jest umywalka, jest prysznic. I tak, są trzy sypialnie. Jedna sypialnia, druga taka mała z szafeczką, jakieś tu lustro, tam szafeczki takie małe, tutaj, ale ja i tak bym tutaj nie spędzał w ogóle czasu, zupełnie. Chociaż i tak jest fajnie. Lepiej, powiem ci, że tu jest lepiej, w tym pomieszczeniu dokładnie jest lepiej, jak ja wtedy za 3,5 tysiąca wynająłem to w Londynie tam. No, w Londynie jest to jest masakra tam była. 44 metry kwadratowe, nie? Kolejny kibelek. Fajna alternatywa do teraz ceny domu, wszystkiego poszybowały do góry. I teraz zobaczcie to. No, wiesz, ludzie widzieli, jak ja mam chałupę. Ja tam nic nie robię, bo to zabytkowe i tam mało co można, ale no kurde, no. Pomyśl sobie teraz, ludzie mówią też w sumie, że jak to ogrzać, ale z drugiej strony to już nie są takie zimy jak kiedyś, że z minus 20, żeby było, wiesz, no. Żeby się nie dało tego ogrzać. To jest normalna izolacja w ścianach. Bardzo ciepło. Już webasto by to dało radę ogrzać. No, tak no. Webasto by dało, no. Dobrze rozprowadzić rurkami. I wiecie, walnąć tu gdzieś, nie wiem, w jakimś ukryciu 5-6 akumulatorów, takich setek, coś koło tego. No i na dachu to się tych solarów kilka kilowatów zmieści. Ewentualnie zrobić izolację podłogi pod spodu, żeby to, no, wiesz, nie, zimno nie było, nie? Ale fajnie. I kawałek ziemi w Polsce kupić? I rancho jak znalazł. O, zamknięte. Rancho jak znalazł, no. Nie no, genialnie, tu jest... Zobaczmy jeszcze inną, nie? Super, naprawdę. Kurza! Podpory, no tak. No, żeśmy polecieli i tutaj podczas transportu coś uleciało, ale chodzi o to, żeby pokazać inny taki też zarobisty stół. No, wiesz, ja sobie wyobrażam tu jakieś imprezy, nie? Ale teraz pójdziemy w drugą stronę. No, nie chyba. To poczekaj, wyjdź i ja za tobą wyjdę. Tam będziesz widział. Ale co będę widział? Ja się przewracę. Ale ja właśnie nie chcę, żeby się przewracało. Wyjdziemy, nie będzie się przewracało? Kolejny. Wyższa jest. Tu są... No, kolory ciekawe. No tu jest ładnie, tu jest naprawdę bardzo fajnie. Układ ten sam prawie, że. Spokojnie, 30 centymetrów wyższa. Dobra, wchodzimy. Kuchnia, tu jest ubikacja jeszcze. Tu jest oddzielone to tak. Tu jest to bardziej oddzielone. No, ale inny jest styl. Dużo wiesz. Inny styl jest. Ręka jaka patrzy. Ale tu jest oddzielona kuchnia strasznie od tego salonu.
O proszę bardzo, jakaś kuska. To nie poleci? Boże, właśnie zaczyna lecieć, no. Nie, bo się uszkodzi, szkoda by było. Oj, to jest ciekawe ogrzewanie też ma. No to wszystko będziemy demontować, no. Wiesz? Co będziecie? Będzie inne ogrzewanie, bo to jest... W sumie nawet nie wiem, co to jest. Na prąd jakiś Johnson z artylerii? No. Ale będziemy i tak zakładać inne. No to już poczałem. Sypialnia, nie? No bo fajnie w niej jest. Podwójne okna. No pytam się Karola, bo to tak jak mówi 2005-2006 rok i się pytam, że ile takie coś, na ile coś takiego starczy. I Karol, ty mówisz, że masz takie zdanie, bo ludzie tutaj przyjeżdżają na pół rok, na pół roku imprezy szaleją i w ogóle nie szanują. I one się trzymają po 20 lat jeszcze. Te kampy takie starsze po 10-15 na pewno. A jakby człowiek poszanował? Jakby człowiek poszanował? To i dłużej, nie? No, o, wchodzimy. Zobacz, już prywatne. Jakieś prywatne rzeczy po właścicielach. Tak. Ktoś tutaj komuś spuści. No mam dla ciebie puchar. Karol mówi, że jak to kupują, to z prywatnymi rzeczami często ktoś zostawia. 97 rok, Golf, coś tam. Myślę, tackę do busa. Tacka, patera. Oj, trochę tutaj się Tom Clancy wysypało. Wzmacniasz jakiś? No, ale tu już nie jest aż tak fajnie. Ale to może też z tego względu, że jest pozasłaniane i jest ciemno. No i bałagan też. No i bałagan, nie? Ale... Aha, bo tu jest kuchnia też oddzielona. Tak. Mi się ta przedziałka nie podoba od kuchni. Tu też są trzy pokoje, nie? No. Dwie łazienki. Kibelek. Ale no bałagan. Dwie łazienki koło siebie. Tu jest shower. A dwie łazienki to w sumie tak za dużo powiedziane, nie? No. I kibelek. Kibel i shower. Lecimy? Już prawie. No to ten evacuation. Tak. Ile tam solarów wejdzie? Płaska powierzchnia. To idzie policzyć. 5000 watt by. No to w zupełności wystarczy. Na moje potrzeby to 5 kW. Granada. To się właśnie przygotowuje na... Jamy raków tu? Tak, tutaj. Tu masz. Tam masz taką dziurę. I tam też wchodzi dziura. Tu będzie. A, no faktycznie, no. Przyjechaliśmy teraz na inspekcję stawu. Tutaj masz dziur takich. Wszędzie w tym właśnie siedzą raki w takich szczelinach. A karpie ten wpieprzą tego raka? Takie małe pewnie mogłyby. O, tam widać też takie jest wejście i tu musi być na przykład duży rak. No jest, no. Gdzieś tam jest, w tamtą tak. Stronę, nie? Spokojniutko. Wiesz, gdzie raki zimują. Wsadziliśmy w jedną dziurę. Eksmisję Karol robi. To jest moje przyszłe żarcie. To jest gatunek inwazyjny, tak? Ty mówisz? Rak sygnałowy. I siedzą w tych dziurach. Będzie walczył? Pa, jakiś kurwa wariat. Piotrek. Ja mam tutaj właśnie takie sygnałowe te takie kropki białe. I potem się go rozpoznaje. I po tych takich zielonkawo-niebieskich obwódkach. O, patrzę, samica z jajkami. No to może, patrz, zaraz ci ugryzie. No nie pokażemy, co z nim zrobimy, ale nie można go wypuszczać do wody legalnie. Godzina 22:10. Dokładnie, bo to trzeba zmienić. Muszę tutaj zrobić ogar, bo skorzystałem sobie z gościny i wiecie, jakieś kąpiele, jakieś inne takie rzeczy. Pełen ogar, ale śpię w busie, bo tam mają za ciepło, a ja już jestem przyzwyczajony do niskich temperatur. I teraz tak, w busie mam 7 stopni, jestem w krótkim rękawku i ogarniam sobie spanie. Zaraz tutaj będzie bitmajonez cieplutko. Muszę zrobić sobie porządek z tym syfiksem w postaci ubrań i tak dalej. To na suszenie. Ręcznik na suszenie. No i co? Jutro rano się budzimy. Dzisiaj był jakieś piwko jeszcze było. Takie rzeczy. Laptopiksa. Aha, w tym mam. Laptopiksa mam tutaj. Już się przygotowałem, że wychodzę zawsze z laptopem. Z dokumentami wszystkimi.
ale to się rozwinie tutaj dość mocno, jeżeli chodzi o, wiecie, jak ja się tu urządzę. Obiecałem wam, że jeszcze coś tam pogadamy. Otworzyła się sprawa z tym, jeszcze z tym Lowem Jeszczędzą zasranym. Co to tam wyszło? Bo ja już zasnąłem i sobie przypomniałem, że jeszcze miałem to powiedzieć. Czekam na wtorek albo na środę, bo wysłałem wszystkie papiery, które zarejestrują tego mojego busa. I być może, z tego co rozumiem, bo miałem wybrać tam jakiś rodzaj auta i wyszło na to, że moje auto jest auto użytkowe, a nie żadne auto ciężarowe, van, minivan, nie wiadomo co, tylko jest auto prywatne i być może będę mógł wyjechać do tej strefy Lezy, a jak będę mógł tam wjechać bez opłat, to będzie z górki. Dobra. Mamy 18 stopni, zagrzało się już, ja się przebudziłem, mamy w pół do pierwszej. Jutro coś tam podziałamy. Chociaż się obudzę, będę musiał wam zmontować. No zobaczymy. Tyle z mojej strony. Dobranoc.